Cześć, przed nami kolejny element naszej podróży przez język Swift i aplikację Swift Playground. Tym razem zajmiemy się pętlami prostymi, które będziemy wykorzystać do tego, by zoptymalizować kod, by nie powtarzać wielokrotnie na przykład move forward, co pomoże szczególnie w tych zadaniach, które tego wymagały, przejść ogromną odległość. Teraz wszystko będziemy wykonywali za pomocą pętli. Pętle do naszego kodu wstawiamy przy użyciu polecenia for. I tak jak w przypadku funkcji, możemy je dodać z pomocą klawiatury, możemy wybrać je z dolnej belki, jak i za pomocą tego plusa na górze. W pierwszym zadaniu using loops jest już dodana struktura pętli. I jak sobie na nią spojrzycie, to poza tym, że się składa oczywiście z polecenia for, to mamy taki prostokącik z hasłem number i w tym miejscu wpisujemy ilość powtórzeń, które mają zostać wykonane przy użyciu tej pętli, a następnie w wąsatych nawiasach, podobnie jak w przypadku funkcji, są polecenia, które mają być powtarzane. Zobaczmy, co w naszym zadaniu ma być powtarzane. Nasze zadanie składa się z 5 klejnotów oraz 4 teleporterów. Musimy przejść przez każdy rząd, zdobywając jeden klejnot i wstępując na teleporter. I wszystko to umieścimy właśnie w naszej pętli, tak aby nie powtarzać tego wielokrotnie w kodzie. Czyli tak, zaczynamy od wpisania ilości powtórzeń. Jak powiedziałem, mamy 5 klejnotów, więc robimy 5 powtórzeń. I 5 razy będziemy powtarzali ten sam kod, czyli move forward, collect gem i move forward. I za pomocą tej pętli byte od razu przechodzi przez całe zadanie. Jak zobaczycie, a czy jak widzicie, w porównaniu do funkcji nie musimy robić żadnego odnośnika do pętli. Sama pętla jest od razu wykonywalna, ponieważ składa się ona z poleceń i po prostu informacji, ile razy te polecenia mają zostać powtórzone. Kolejne zadanie z serii pętle, czyli drugie, polega na tym, by dany kod, który jest już stworzony, bo tak może się też zdarzyć, że stworzycie kod i stwierdzicie, że można go powtarzać wielokrotnie, trzeba umieścić w pętli. I to zadanie polega na tym tylko, by dodać pętlę za pomocą naszej klawiatury na dole, za pomocą polecenia for i umieścić cały kod w tej pętli. Zanim go umieścimy, oczywiście wpiszemy, ile razy powtarzamy dany kod. W tym przypadku mamy kwadrat, więc będą to 4 powtórzenia. I musimy umieścić ten kod w tej pętli. Oczywiście możecie go przepisać, wklejając lub wkleić po prostu do wnętrza tej pętli, ale jest szybsze i łatwiejsze rozwiązanie. Wystarczy tapnąć w wąsaty nawias zamykający pętlę. Tam obok niego pojawią się takie dwie niebieskie kropeczki i przeciągamy te dwie niebieskie kropeczki w dół i wszystkie elementy kodu wpadają nam do tej pętli. I to jest całe rozwiązanie tego zadania. To było takie szybkie ćwiczenie na to, w jaki sposób możemy zarządzać kodem, w jaki sposób możemy tej struktury używać, tak żeby nam ułatwić po prostu tworzenie poszczególnych elementów kodu. W trzecim zadaniu dotyczącym pętli, to zadanie jest już trochę bardziej zaawansowane. Już nie mamy gotowej struktury kodu, a naszym poleceniem jest po prostu naciśnięcie 4 z 8 switchy. I tu musicie po prostu dodać pętlę i ją uzupełnić w taki sposób, aby byte schodząc po schodach naciskał switch i wracał na górę oraz się obracał. Spróbujcie wykonać to samodzielnie. A ja zaraz podam wam rozwiązanie. Mam nadzieję, że wszystkim się udało. Jeżeli nie, to zaraz zobaczycie moje rozwiązanie. Oczywiście dodajemy pętlę i dodajemy kod, który umożliwi bajtowi schodzenie po schodach, wchodzenie na nie i obracanie się. Nie zapominamy o tym oczywiście, że mamy nacisnąć po drodze switch. Czyli robimy 2 razy move forward, toggle switch, obracamy się o 180 stopni, czyli 2 razy turn left, ponownie move forward i obrót w kierunku kolejnego switcha. Taki krótki kod umożliwi nam przejście całego zadania.
Mam nadzieję, że wszystkim się udało. W piątym zadaniu dotyczącym pętli jest ono już bardziej skomplikowane. Musicie wyobrazić sobie, które elementy się powtarzają. Jak widzicie, na całej wyspie jest rozrzuconych 5 klejnotów i musicie stworzyć pętlę. Jak się domyślacie, będzie to 5 powtórzeń w tej pętli. Taką, by bajt przechodził przez tą wyspę takimi kawałkami, tak? Czyli wykonał 5 powtórzeń tego samego kodu. To jest ćwiczenie na wyobraźnię przestrzenną. Spróbujcie je wykonać samodzielnie, a ja zaraz pokażę Wam rozwiązanie tego zadania. Rozwiązanie zaczynamy od tego, że oczywiście dodajemy polecenie naszej pętli. Powtarzamy ją 5-krotnie, a następnie wpisujemy kod, który umożliwi przedostanie się bajtowi do pierwszego klejnotu. Czyli robimy move forward, turn left, 2 razy move forward i collect gem. Bajt teoretycznie łapie nasz klejnot, ale teraz powinien się jeszcze oczywiście obrócić, tak by znajdować się w takim identycznym do początkowego ustawieniu, czyli żeby był obrócony w tym przypadku do zielonego teleportera plecami. Stworzenie tego, takiej struktury kodu umożliwi bajtowi powtarzanie tego samego elementu 5-krotnie i przejście przez wszystkie teleportery, tak by zdobyć wszystkie 5 klejnotów. Przed nami kolejne zadanie. Kolejne zadanie z pętli. Tym razem coraz bardziej rozbudowane. I zadanie, które wymaga od nas zagnieżdżenia jednej pętli w drugiej. To znaczy, jak się przyjrzycie temu zadaniu, na pewno zauważycie od razu, że będzie w nim dużo chodzenia. Mamy 3 switche, które znajdują się na końcu bardzo długiej drogi. Każdy z tych switchy jest oddalony o, sobie zaraz szybko policzę, o 7 bloków, czyli teoretycznie musielibyśmy wpisać aż 21 poleceń move forward. Ale nie będziemy tego robili, użyjmy do tego pętli. Czyli musimy stworzyć pierwszą pętlę, która przeprowadzi bajta do pierwszego switcha, ale wewnątrz niej, zamiast wpisywać właśnie te 7 move forward, stwórzcie drugą pętlę z 7 powtórzeniami, tak by bajt przeszedł 7-krotnie do przodu, a później oczywiście wrócił na miejsce początkowe. Spróbujcie wykonać to zadanie samodzielnie przy użyciu 2 pętli, a ja za chwilę pokażę Wam rozwiązanie. Tak jak mówiłem, rozwiązanie to 2 pętle. Pierwsza oczywiście z 3 powtórzeniami i wewnątrz niej znajdzie się druga z 7 powtórzeniami. Zaczynamy oczywiście od tego, by bajt podszedł do pierwszych schodów i obrócił się do nich. I tu umieszczamy właśnie 2 pętlę. 7 razy move forward, czyli bajt dostanie się już na szczyt schodów, naciska switch, obraca się o 180 stopni i ponownie pętla, która powie bajtowi, by zszedł z tych schodów, czyli ponownie 7 razy move forward. I sprawdzamy, czy nasze pętle zadziałały, czy nasze zadanie udało się rozwiązać. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się w liczeniu, ale nie, wszystko ok. Faktycznie było to 7 kroków do przodu. Udało się. I przechodzimy do przedostatniego zadania. Przedostatnie zadanie jest wyjątkowo trudne, bo tu musimy bardzo, bardzo dobrze zorientować się w elementach powtarzających się, bo mamy z jednej strony switche, z drugiej strony mamy klejnoty i tak naprawdę mamy do tego jeszcze 3 rzędy, które na pewno się powtarzają, a całość przegrodzona takimi kamieniami, takimi obeliskami. I w tym zadaniu, podobnie jak wcześniej, musimy użyć kilku pętli. Pętli, które będą się zagnieżdżały jedna w drugiej. I ten kod tak naprawdę powinien opierać się o to, że tworzymy pętlę, która będzie rozwiązywała jeden rząd, czyli bajt będzie przechodził raz w lewo, raz w prawo i wracał na środek, a następnie całość umieszczamy w kolejnej pętli, która będzie powtarzała te wszystkie elementy 3-krotnie.
spróbujcie samodzielnie i ja zaraz zaprezentuję Wam rozwiązanie. Ok, tak jak mówiłem, tworzymy pętlę. Ja zacznę od tworzenia tej głównej pętli, czyli z trzema powtórzeniami i wewnątrz niej umieszczę polecenia przechodzenia w lewo i w prawo. Czyli obracamy bajta. W moim przypadku zaczynam od lewej strony. Krok do przodu, toggle switch, krok do przodu, toggle switch i powrót. I zbieramy klejnoty. I znowu obracamy się. I to, co jest ważne na samym końcu, aby obrócić się w kierunku kolejnego rzędu, czyli to będzie, ja zaczynam od lewej strony, więc to będzie obrót w prawo i zrobić ten krok do przodu, ponieważ zaczynaliśmy w momencie, w którym bajt stał pomiędzy switchami i pomiędzy, a z drugiej strony miał klejnoty, więc musimy po prostu jeszcze wykonać krok do przodu i całość oczywiście powtarzamy trzykrotnie. Bajtowi powinno się bez problemu udać zdobyć wszystkie klejnoty. Udało się. Przechodzimy do ostatniego zadania z pętli. Przed nami ostatnie zadanie z pętli. Zadanie, które podobnie jak poprzednie polega na tym, by odnaleźć powtarzający się schemat. Jeżeli przyjrzycie się naszej lokacji, zobaczycie, że wszystkie dżemy są umieszczone na takich krzyżykach. Tak? Czyli naszym zadaniem będzie przejść przez ten krzyżyk, łapiąc cztery dżemy, a następnie wejść na odpowiedni teleporter. Bardzo ważne jest to, żeby w tej pętli, którą stworzycie, umieścić też element kodu, który będzie bajta odpowiednio ustawiał, tak by po teleportowaniu się do kolejnej lokacji, kolejnego krzyżyka, mógł odpowiednio go przejść i wylądować na kolejnym teleporterze. To jest o tyle istotne, bo bajt sam się nie obróci, tak, a teleporter przenosi go w tej samej pozycji, w której wszedł na niego. Czyli zaczynamy. Zacznijcie od tworzenia pętli i od razu Wam podpowiem. Całość kodu powinniście powtórzyć czterokrotnie, ponieważ mamy cztery takie krzyżyki, cztery miejsca, do których się będziemy przenosili. Czyli robimy pętlę z powtarzaniem czterokrotne i wpisujemy nasz kod. Tu Wam zostawiam chwilę na wpisanie kodu. Spróbujcie samodzielnie rozwiązać to zadanie i zaraz zaprezentuję Wam moje rozwiązanie. Moje rozwiązanie oczywiście jest najprostsze z możliwych, czyli po prostu zbieramy po kolei klejnoty, przechodząc przez cały ten krzyżyk, o którym wspomniałem. I całość kodu wykonujemy czterokrotnie. Przyjrzyjcie się mojemu rozwiązaniu. Oczywiście można było to wykonać inaczej, można było w innej kolejności łapać poszczególne klejnoty, ale to rozwiązanie wydawało mi się najprostsze. Jeżeli widzicie tu możliwość dodania jeszcze dodatkowej pętli wewnątrz tej, którą stworzyliśmy, wewnątrz tej głównej, także możecie to zrobić. Na przykład można by było stworzyć funkcję obracania się albo przechodzenia pomiędzy tymi końcówkami tych poszczególnych krzyżyków, tak by po prostu ten kod jeszcze bardziej zoptymalizować. Aczkolwiek wydaje mi się, że to moje rozwiązanie jest jedno z najlepszych i najłatwiej widać, no bo najłatwiej można zobaczyć w nim całą strukturę kodu, w jaki sposób bajt się ma zachować i też umożliwia pełnienie jak najmniejszej ilości błędów. W kolejnym bloku zajmiemy się warunkowaniem, czymś dużo już trudniejszym od pętli i funkcji. Dlatego przejdźcie szybko do kolejnego odcinka, który znajduje się pod spodem i zaczniemy tworzyć warunki, zaczniemy uczyć bajta inteligentnego poruszania się po planszach, które będą się zmieniały.